wszyscy są gotowi. To możemy rozpoczynać. Dziękujemy mediom. Dziękujemy mediom za przybycie na dzisiejszą konferencję prasową Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości na dzisiejszej sesji składa wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktów dotyczących stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższe uchwały zostały przedstawione radnym przez dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w dniu 6 czerwca 2019 roku jako materiał przed spotkaniem w powyższej sprawie z radnymi w dniu 10 czerwca bieżącego roku. Uchwały od początku wzbudziły wśród radnych liczne uwagi, a nawet kontrowersje. Na pierwszej Komisji Zdrowia powyższa uchwała głosami radnych naszego klubu została zdjęta z porządku obrad tej komisji. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości z uwagi na złożoność problemu odpadów komunalnych nie tylko w mieście Zamościu, ale także i w całym kraju zwraca się do dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej o ponowne przekalkulowanie stawek oraz dokładną analizę sytuacji w PGK spółka z o.o. w Zamościu. Dziękujemy. Jeżeli by Państwo mieli pytania, to zapraszamy. A jaką stawkę jesteście Państwo jako klub radnych zaakceptować? Jesteście w stanie zaakceptować, bo mówi się o 100% podwyżce, czyli 22 zł za odpady segregowane od osoby i 44 od, za zmieszane. 22. Tak. Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy, z uwagi na to, iż chcemy ponownie analizy, nie mamy takiej propozycji, że na przykład chcemy taką, a nie inną stawkę. Powiem, z czego to wynika. Złożyły się określone czynniki zewnętrzne i wewnętrzne takie, które musimy analizować. Po pierwsze, jeżeli chodzi o czynniki wewnętrzne, to chcielibyśmy, żeby była dokonana restrukturyzacja kierownictwa spółki ilościowo-jakościowa. Co mamy tutaj na uwadze? No, nie może być tak, że jest prezes, wiceprezes, pani dyrektor. Kiedyś te stawki, które teraz obowiązują, były wprowadzane, był jeden prezes i wystarczy. Druga, jeżeli chodzi o sytuację naszą wewnętrzną, to jest tam mianowicie, iż chcemy dokonać analizy cen i stawek w ten sposób, po prostu stosowany przez PGK, po to, żeby to jeszcze po prostu raz przeanalizować. Rzecz kolejna, Sejm przyjął ustawę, jeżeli chodzi o zamrożenie cen energii elektrycznej. Jeżeli chodzi o nasze przedsiębiorstwa jako duże, będziemy mogli się starać w drugim półroczu o każdą zużytą kilowatogodzinę dopłatę. Oczywiście te dopłaty będą ograniczone. Ale tak jak Państwo widzą, jest wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które wpłyną na to. I nam dzisiaj jednoznacznie trudno powiedzieć, czy to stawka taka, czy inna byłaby do zaakceptowania. Dziś mówimy tak, nie takim podwyżkom. Dziś mówimy przeanalizować, zacząć najpierw od siebie, dlatego że jeżeli dobry gospodarz to zaczyna najpierw porządki w swoim domu, a dopiero później sięgamy do kieszeni mieszkańców. A jak skomentowalibyście panowie zagrywkę, bo tak to można nazwać, pana prezydenta i pana prezesa PGK wobec pracowników, bo pracownicy usłyszeli informację taką, że może dojść do zwolnień całego zakładu transportu odpadów, czyli około 60 osób. No nie ukrywam, że docierają do nas sygnały, że pracownicy bardzo się boją o swoją pracę, to dla nich jest to źródło utrzymania. Czy nie jest to forma, nie wiem, szantażu albo grania ludźmi? Nie ma co ukrywać, iż jest to wyraźnie szantaż. Pan prezydent na konferencji powiedział, iż jeżeli nie zaakceptujemy tych stawek, tych zaproponowanych, to dojdzie do zwolnienia kilkudziesięciu osób. Dzień później, w ubiegły wtorek, prezes Marucha spotkał się z trzema związkami zawodowymi, powtórzył to, że może dojść do zwolnień około 60 osób. W środę spotkał się z Zakładem Transportu Odpadów, gdzie uczestniczyło kilkadziesiąt osób i również powiedział, że może dojść do zwolnień. Dzisiaj sytuacja powtórzyła się na operatywce. Jeżeli radni nie zagłosują, to istnieje takie prawdopodobieństwo, że
zakład transportu odpadów zostanie zlikwidowany. Powiem tak, prezes Malucha nie organizował tutaj gospodarki odpadami ani w mieście Zamościu, ani w PGK-u. I nie będzie również decydował o zwolnienia. Jeżeli chodzi o radnych Prawa i Sprawiedliwości, nie pozwolimy do żadnych zwolnień, chyba że będzie to dotyczyło zwolnień kierownictwa wysokiego szczebla, bo to uważamy, że jest za dużo. Nie ma Państwa coś o zwolnieniach, dlatego że działamy na zasadzie in-house, a czym nam się straszy? Nam się straszy, że oto zrobimy. Zrobi miasto przetarg i może ktoś przyjdzie. Ale również są takie warunki, już Państwa mówi nam się, że może udowodnimy tym sposobem mieszkańcom Zamościa, że ktoś przyjdzie, zaproponuje 35 zł od osoby, a PGK chce tylko 22. Także między innymi to ma na celu. Oczywiście jest to... Naszym pracownikom należałoby życzyć spokojnych wakacji, bo przecież mają dzieci, natomiast nie straszyć zwolnieniami ciągle, nawet dzisiaj jedna radna powiedziała tylko o 3 do zwolnienia i się przestraszyła. Tak nie może być. Nie może być szantażu. On jest również, mnie również dotyczy, dlatego że 2 radnych w PGK-u to jest takich dobrych, a ten jeden jest zły. Jestem dobry zarówno dla mieszkańców, jak i dla pracowników. Będziecie bronić pracowników? Ja uważam, że w ogóle nie dojdzie do żadnych zwolnień, dlatego że nie ma co ukrywać, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo nasze, jest w bardzo trudnej sytuacji, powiedział to ostatnio pan prezydent. Jest tutaj stacji finansowej. Faktem jest, że no, nie było żadnego ruchu cenowego, jeżeli chodzi o odpady. No i teraz stoimy prawie nad przepaścią. Zresztą to zostało nam w materiałach przedstawione. I my jesteśmy za tym, ale uważamy, że tak jak powiedziałem wcześniej, najpierw dokonajmy analizy i dokonajmy rzetelnej oceny. Dziś te 22 zł jest to wyliczone, rozumiem, przez miasto i tylko na tym się opieramy. Tak jak powiedziałem, jest wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które na pewno pozwolą dokładnie przebadać tą sytuację, która powstała wokół odpadów i tą stawkę urealnić. Mogę jeszcze? Proszę bardzo. Z informacji, jakie uzyskałam z Wód Polskich Lublina, wynika, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wystąpiło również o skrócenie okresu obowiązywania taryfy za wodę i za ścieki i w kalkulacjach przewiduje podwyżki cen za wodę i za ścieki. Czy śmieci wyższe, woda wyższa, ścieki znacznie wyższe, czy to nie idzie w tym kierunku, że mieszkańcy oberwą po kieszeni tak solidnie, że się nie pozbierają? Jak odniesiecie się panowie do tego? A więc stąd nasza decyzja, że w tej chwili tak jest. Jesteśmy świadomi, że od 1 września o 17% rośnie cena wody, a 10% rośnie cena ścieków. Gdybyśmy, proszę Państwa, jeszcze zgodzili się na to, że od 1 października o 105% rośnie cena za 108% cena za odpady, jeżeli chodzi o budownictwo i rodzinne, i 92% budownictwo i jednorodzinne, to proszę zobaczyć, jak nasi mieszkańcy, w jakiej by byli sytuacji. Dlatego też między innymi, biorąc pod uwagę to, iż spółka dostanie zastrzyk, tak jak mianowicie, iż będzie miała większe przychody ze sprzedaży wody i ścieków, liczymy na to, że również otrzyma dopłatę do kilowatogodziny, jeżeli chodzi o energię elektryczną. Stąd też uważamy, jeżeli chodzi o podwyżkę cen śmieci w takiej wysokości w chwili obecnej, jest ona niezasadna i trzeba ją zatrzymać. A jak skomentować udzielenie absolutorium pan prezesowi PGK i powołanie go ponownie na stanowisko? Odwieszenie i powołanie na stanowisko w momencie, kiedy toczy się jeszcze śledztwo prokuratorskie. Nic się nie zmieniło, nie dokończyło się, nie zostało umorzone. Szanowni Państwo, podobnie jak i Państwo, jesteśmy tym faktem zaskoczeni. Nikt tutaj nie konsultował tego z nami. Dlatego uważamy, że taka osoba no nie powinna pełnić tak ważnej funkcji w mieście. Zapewne w mieście mamy na pewno dużo osób kompetentnych, które, prawda, nie mają żadnych kłopotów różnej materii. Po prostu ludzie kompetentni mogliby też również tą funkcję pełnić.
Szanowni Państwo, jeszcze do odpadów chciałbym podać dwie rzeczy takie, które się nie przewijały na komisjach. Być może do Państwa nie dotarły, ale Państwo na pewno mają wiedzę nie mniejszą. A więc tak, nasza ekipa, a więc prezes Lubczyk, prezydent między innymi, prezydent Zając, byli, jeżeli chodzi o Stałej Woli. Oczywiście tam jest inna sytuacja i nie możemy porównać, że ceny mogą być podobne. Ale proszę Państwa, tam jest tworzony holding i tam działa tylko jedna pani prezes. I jest jeden prokurator. Gdzie jest woda, ścieki, odpady, MZK w jednym przedsiębiorstwie. Tak jak w Krakowie. Kiedyś mówiłem, jak były problemy z MZK, czy tam ich stać na 200 zł, że niech przyjdą do nas, do PGK-u, będzie taniej, połączymy to, będzie na pewno lepiej. Druga sprawa to uwypukla się Lublin, proszę Państwa. No w Lublinie są tańsze odpady. Dlatego, że bierze się pod uwagę tylko gospodarstwa jednoosobowe, dwuosobowe. Proszę zobaczyć, jeżeli chodzi o gospodarstwa rodziny czterodzietne, to w Lublinie płacą 63 zł, natomiast w Zamościu, gdybyśmy to zatwierdzili, będą płacić 88 zł. To jest taka różnica. A więc widać się z tego, jeżeli chodzi na teraz o pojedyncze osoby w lokalach, w budynkach wielomieszkalnych, to tam jest stawka 21 zł, a w Zamościu powiecie 22 zł. A więc proszę zobaczyć, nawet biorąc pod uwagę różnicę zarobków, dochodów, to widać, że tutaj nie ma tej symetrii, taka jaka powinna być. Natomiast uwypukla się gospodarstwa jednorodzinne w budownictwie jednorodzinnym, gdzie tam rzeczywiście 45 zł od jednej osoby, od dwurodzinnego jest 60, od 3,75. Ale już jak będzie w Zamościu 4, to będzie 88, a tam dalej 75. Także chciałbym, żeby to trzeba by dokładnie wiedzieć. To nie jest tak, że te proponowane w PGK-u 22 to akurat są tańsze na te Lublina, bo nie są tańsze. I dlatego tu również po prostu bierzemy pod uwagę, że Lublin, mimo że nie ma swojej spółki, może to robić taniej. Dlaczego u nas nie może być inaczej? Dziękuję. Dziękujemy. Nie ma więcej pytań?